Kurde. Dziękuję. Dobra, ludzie. Więc na lato mówicie, że trochę możecie skakać, trochę nie. Powinniśmy mieć 4 sundki, jeśli dobrze kalkuluję. Patry, 200 limitów. Weź tam zatrzymaj ogarnę, zaraz mam tam. A co w ogóle teraz robimy? Nie, sorry, dobra, to mówię. Jaki to masz na imię, Patryk? Ja lubię się czuć, jakbym miał wiele imion. Ej, Rachitem, powiedz mi, kiedy straciłeś Walkirię? Dawno temu. W minutach. 3-4 minuty. Dobra, temu? Nie, no z dwie. Mówię dobrze. Do sutkę. Bo co? Ja go wziąć, tylko nie mam naprawy na fulla. Dobra, to ja będę wyciągał. Weź, niech ktoś weźmie tego. Ja już jadę sam. Uważajcie. Jeszcze nie, nie. A, dobra, nie jedź. I chłopy, odjebało wam, ja nawet nie umiem wyjść na drugą tą. Dobra, mamy kolejnego sundka, jest spoko. Dobra, jedziemy za mną, pamiętajcie, że to jest... musimy się zakrywać, jak widzicie, że ktoś dostaje się cofa, to starajcie się zajechać przed niego. Zbierzcie się, tu musi być bardzo ciasna formacja. Rozstaw ktoś sandka, ja się u niego zrespię. Możesz się zrespić na sandku, jeśli należy do kogoś składu. Jest Maniuś, na pewno jest z Alfy, więc dajcie radę. Do mnie sandki. Niech pochwycą mnie młodzieńcy, dawać. Bufu tak samo, dojedź. Był genera. Ale ja Bufu nie ma generów. To potrzebuje generów, bo ja nie Bufu nie dostać. No to dawać, nie, dawać. Poczekamy jeszcze chwilę, bo tam słyszę, że jak nasz sandek ginie. No. Dobra, jedziemy. A czekaj. Mogę jechać. Tam chyba za chwilę się skończy walka, jak tak dalej pójdzie, więc jedźmy już. Płaski teren, więc będzie zarąbisty do takiej akcji. Brawo, ktoś czoł dużo. Podreperujemy Jana? Nie, zwalnie. No, on będzie powinien jechać za nami, bo on się kapnął, co my chcemy robić. Max, olejmy, no bo dobra. Chciałem go olać i dać jeść tą kolumnę. Tak, jest tak. Tak, z mojej pozycji jest zarąbiście. Tutaj się zatrzymajmy i walmy. Najpierw tą piechotkę, tylko nie szarżujcie za daleko, potem tego. Prowler 3 EPG Shizzy. Prowler 3 EPG Shizzy. Sandek rozłożony koło czwóreczki, brawo. Kurwa, bazylowa. Kolejny sandek za nim, naprawczy, nie wiem jak się nazywa. To co teraz robię? Oni teraz panikę padli, oni nie wiedzą co robić. Kolejny sandek trochę bardziej w dół drogi, trzeba chyba podjechać niżej. Ten sandek za ten buzi pancernika, kurwa. C4 masz na sobie. Damy. Po prawej. Maniuś, jesteś za daleko? Uciekaj. Jak ktoś dostaje za mocno, to czołg prowlera. Dobra, zasłaniam się Bufu. Ej, no dobra, nie zasłaniam się. Dobijem się ten płonący, dobijem się płonący czołg, chłopie, po prawej. Świetnie korzystają sobie. A ja tutaj świecę? Dobra, to jest skuteczne, dopóki zaczną fokusować na nas ognia i powoli zaczynają. I ktoś podyktuje jakiś Fiutek 2, prowler. Fiutek 2. 3 GP Sandere, ten rozłożony. Mamy lighta. No dobra, light assault zniknął. Dawajcie tego dymiącego skurwysyna. O kurwa. Kurno Joszko, już to ciebie podjeżdżam. Już nie wrócisz tutaj, za stromo. Dobra, przejeżdżamy. Ej, na front. Miny, chłopy, moi szczerze, przejeżdżamy na... Te miny. Dobra, cofnij się jakoś, na lewo jedź, w lewą stronę. Pojedziemy na środek. Dobra, potrzebuje ktoś genera może? Jeszcze jedna mina jest tu. Manis, pojedziemy na środek. Patrzcie, pojedziemy tutaj na środek za mną. Tutaj piechotę teraz walić, będziemy dużo walić piechoty. Walmy piechotę! Uważajcie, żeby nie przejechać pieszczocha? Spoko. Pieszczoch, uważaj. Jak coś spierdalaj do mnie do sandka. Dobra, jest, kurwa, powoli przez... No i to jest właśnie sandki. Tylko trzeba... One są bardzo ostrożne, trzeba kod znaleźć, żeby... Bo jak jedziesz na front, to są beznadziejne, dlatego powinny być... Według mnie powinny być połączone z operacją pancerną. Gdyby to było supportowane przez czołgi, to byśmy
Genetnie wszystko. Dobra, przejeżdżamy trochę bardziej, po lewej jest na SW, jest Sandek zburzony. Pan. Już nie ma. Gal leci. Powoli, powoli, nie przesadzajmy, tutaj piechotka jest. Patrzcie, ja tam jadę bardzo jak świński trutem. Podjeżdżcie do... Ma ktoś jakiegoś dodatkowego? Sorry, mam już, uciekaj. Sorry, zablokowałem cię, już cię było. Bo... Nie mam, ale to jest Rakiten. Aż do dupy. Kurwa, Rakiten, cofaj. To fajnie, jeszcze jest tego kwiatu to pół światu. O. Uważaj, bo to jest... Nie, wjeżdżajmy w ten kanion. Nie wjeżdżajmy jeszcze w ten kanion, poczekajmy aż nasi przyjadą. No ogólnie to była akcja na te jedne Sandererie, więcej właściwie... Kurwa. Szczerze mówiąc, jak więcej... Jak to jest? Jeżdżają po minach nic... Aha, to są inni jeszcze nie wiem, dobra. No i to jest właśnie akcja z Sandererami. Jest, jak widać, bardzo efektywna, jeśli się zrobi to tak... Ale właśnie, widzisz, przy wsparciu czołgów to jest właśnie taka... Dlatego chciałbym... Grenadierzy panterni, ja to nazywam. O, chodźcie, cofniemy się, bo jest na Alatum Broadcast-Hubie. Roboczo zaznaczę to deltą, jak widzicie. O, tam na Alatum Broadcast-Hubie można byłoby zrobić podobną akcję, tylko musimy dosyć ostrożnie do tego podejść. Chodźcie, zbierzmy się gdzieś. Nie może zróbmy gdzieś amunicję, chłopie, jak tam amunicja u Joszka? Widziałem asadka amunicyjnego gdzieś tu w okolicy. Ja tu zjechał. Aha, no to tu jest wieża z amunicyjną, za chwilę się koniec zatrzymam. No i co? Chyba całkiem niezła akcja, zarówno wiewióry, jak i te sandki. Ta. A, jest manusz, dobra. Ej, kurwa, nie strzelać do mnie, bo zaraz się dowiem, który to i chuj. Będziesz mi bił. I będzie, kurwa, normalnie pokrzywka. Będziesz mi bił? Weź oddaję tego genera Joszko, o nie, Joszko ma pełnego. Ktoś nie ma genera? Chyba ten Sower nie miał genera, czy Sower pojechałeś na dół? Ja mam dwóch nopków. No mi nie potrzeba. Ja nie wiem. Nie, to nie wywalaj po prostu. Jeśli mamy ich, to już lepiej mieć nopków niż nic. Dobra, jedziemy w takim razie na plutonowy, to już wszyscy powinni uzupełnić amro. Na tyle dobrze, żeby mogę być. Vanguarda wziąć, jak ktoś chce. Tylko że Vanguard z Sandererami nie ma dobrej synergii, bo my się tu często musimy wycofywać i tak dalej. Vanguard jest mniej zrywny. Możesz wziąć Vanguarda, ale uważaj na to, żeby być jeszcze bardziej ostrożny niż my, bo na przykład nagle powiem, że wszyscy się wycofujemy albo coś w rodzaju, to by... masz zostać z tyłu. Gol tu przyjechał. Vanguarda, bo na pewno będziesz miał większy fireball. Słucham? Gal za tobą wylądował na placówce. No fuckem, nie chce mi się wracać całą kolumną tylko po niego. Dobra, jedziemy w takim razie na punkt... Już kurwa do chuja! No, na punkt plutonowy, nie przechniaj na mnie, dopiero co go postawiłem. Nie, no bo jakiś kurwa cycu do mnie strzela. Dobra. O, nie dobra, wcześniej. Tutaj się zatrzymajmy, nie na plutonowym. Z tej górki już powinno być widać cokolwiek? Drzewo. Jeszcze się pytasz? Coś tam jest koło... Nic? To jest dziedzina, no, tak? Ty buchu masz wszystkich z odfitu, czy masz jakieś radomu? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie patrzyłem na to. Myślę, że wszyscy z odfitu. Ej, napierdalaj. Gal przed nami. Gala, rozwalcie. Czemu nie wsiadałeś? Gdzie są ci przeciwnicy? Skąd oni się wysypują? Xenoteklab może. Dawać kurwę, ale się tak nie zdążymy dojechać. Jebany. Pomóżcie z tym moskitem. Przed nami na dole, Sandek jedzie, przy drzewie. Ale na tą Broadcast-Hubie dalej mają dużą populację, co się dzieje. Gość pewnie kurwa nie wie skąd dostaje w pierdol. Może z drugiej strony są. Dobra, kolejna akcja będzie bardziej pod farmę. Wiem, że nie lubicie jej, ale spróbujmy. Przejdziemy sobie na plutonowy, zobaczymy czy na Tialois można coś wysnajpić. Czekajcie, bo może Galaxy naprawić tutaj. A, Galaxy chce się naprawić? Dobra, to poczekajcie, niech się naprawia. Random. Bądźmy dobrze. Dobra, oni się naprawiają tak, sami. Tak, bądźmy mili. Jesus, że czterech inżynierów to naprawiają. Dobra, już możemy jechać. Nie, bo uszkodzicie krasera. No cool. Dobra, pojedziemy na plutonowy. Z plutonowego powinna być pewna farma na Tialoisie. To będzie daleki zasięg, ale bazyliszek powinien dać radę. Coś to wydał. Czy ktoś nie ma gaderów? Sower of Chaos. Pieszczoch, możesz przesiąść się do Sowera? Ej, od lewej sandki. Ale nie masz dwóch. Od Nord sandki wyjeżdżają. Od Nord?
Jak to chce być gunnerem? A dużo ich czy tylko jeden? No widziałem trzy. Póki co widzę jeden. No to możemy się tutaj... No to możemy się tutaj cofnąć. Nie, to już są za dużo naszych czołgów, nie chcę mi się pieprzyć. Spoko, cofamy się czy nie? Nie, jedziemy na plutonowy, jedziemy na plutonowy. No to dobra, to jedziemy na plutonowy. Zdecydowanie. Kurwa, nie umiem, tylko jestem niezdecydowany. Ja umiem, tylko że jestem niezdecydowany. No właśnie, to samo powiedziałem, widzisz? Nic nie ma. A Tia Loisier w takim razie powinien być jakiś malutki zerk, który by leciał na tą bazę, którą tutaj robią. Faksy zresztą. Jeden harasser? Nie strzelajcie do niego. Zostawcie tą amunicję. Nie ma ich? Nie ma nic. Zjedźmy sobie na dół. Tam jest 96 plus wrogów, więc... No właśnie liczyłem na to, że będą mieli tutaj jakieś siły. Patrz, wrówka. Może pojechali na kraju. A może im tam wbijemy na plecy, do tego Tialoja. Można tak właśnie po prostu ja chcę im bić właśnie w plecy, tylko że chciałem podjechać tak, żeby coś widzieć. Ktoś coś widzi? Ja już jestem na boście jakby co, nie czekajcie już na plecy. No tam pod tym... Pewno działo to na spalnie, ma. To kopię właśnie muszę... Dobra, oni nie mają tutaj żadnego pancerza, trzeba zmienić się w takim razie na Crossroads Watch Tower. Dokładnie, Crossroads Watch Tower, przetasz mi w myślach. Jedziemy w takim razie na Crossroads Watch Tower, to będzie plutonowy. Powinniśmy oni teraz zasięg. Będą kontrolować Xena, może tak, się coś tak. Znajdzie. Więc z plutonowego powinien być dobry widok na obie te walki, więc jeśli coś będą brali z Tialoisa, to zobaczymy to też z tej samej górki. Już widzę jednego Magraidera. Dobra, ale tutaj to będzie bardzo daleki zasięg, więc musimy dyktować cele, dyktować je. To ty, Uraine. Nie jestem gunnerem. Korwie, po lewej Magraidery. Dobra, to Magraidery w okolicach plutonowego, Magraidery w okolicach plutonowego. Powiedzcie jakieś psywkę, bo ja nic nie widzę, bo jestem gunnerem. Set. Urider. Zbierzcie się bardziej w kupę, bo ja widzę, że będzie wystaje. Harasser, GCR. Harasser przed nami. Harassera. No ja przecież matę kurwa. Ładnie. Jest. Sanderer. Ja nie jestem strzelcem, nie mogę dyktować. Twojego pierwszego strzelca. Mix 161. On dyktuje cele. Pan młody. Doris, tak. Jak pykają. Wiecie co? Tom Rocket. Zabrzmi to pretensjonalnie. Możecie rozwalić ten, na plutonowym. Na plutonowym te dwa Magraidery. Panów Chaos. Proszę, rozwalcie Magraidery na plutonowym. Za dużo nam zadają. Podyktujcie tam jednego i rozwalmy je, bo za dużo zadają naszym sankcjom. Harassery są tak tylko dla nich. Chowają Lucifer, nie. Rozłożonego chcę zasłonić. Tylko jednego Magraidera, co się tak odpłynął i leci w stronę Crowna. Praxi? Gal. Taki zasięg. Ej, jeden płonie od nas. Ja bywam. Libek chyba na nas nacelowany. Tower, idę cię zasłonić. Jesteśmy troszeczkę zbyt rozpieszczeni. Zasłaniałem, no schowajmy się. Dobra, potrzebuję ksywek, bo widzę, że wiele osób wali do różnych rzeczy. Tango of Chaos, udzielę. Od strony pełna, ucieka teraz. Ktoś mi pełnikę zajął. Tango of Chaos. Chłopaki, dostajemy pierdols jeszcze z tego. Ja pierdolę, jak się to nazywa. Tialoisa. Musimy się ruszyć. Dobra, chodźcie, ruszamy się w takim razie, chodźcie na plutonowy, na plutonowy. Chodźcie na plutonowy. Do mnie, moja dziesiątka. Chodźcie na plutonowy. Nie, w stronę plutonowego. Nie musimy panicznie uciekać, mamy tutaj dużą naprawę. Nie będziemy się ruszać, to nie będę nas trafiać po prostu. Dobra, cofnę się po Maniusia, bo chyba został jako ostatni. Dobra, i lecimy na plutonowy. Jedźcie powoli. No już nie chcę jeszcze. Przydałoby się podjechać po amok.
A, po ammo? Dobra, to na Xenotecha. Ja mam ostatni już magazynek. Mówię, Xenotech na plutonowym. Za nami. Na pluton, po prostu przejedźmy. Dobra, spokojnie. Jedź tym czołgiem, bounce. Jedź do przodu. Jedź do przodu. Bo już ci w dupę chcę walić, a to jest efektywne, wbrew pozorom. Już cię osłanię. Już powinno być spoko, dobra. Ile straciliśmy sądków? Chyba zero. No my się wszystkie trzymały. To poszło lepiej niż myślałem. Ile został do akcji na Millerze? 35 minut. Jak tam ujaszka, amunicja, macie pełno? Tak. Pełno. Rachid mnie zwolni na mnie. Jożko gotowy. Okej, okay, spoko. Cieba. Dobra ludzie. To co moglibyśmy zrobić, to dostać się na wzgórze na plutonowym i stamtąd walić. To by otworzy nowy wątek dla naszych sił. To musielibyśmy tam w miarę składnie przejechać. Pani już przeszarżowała. Starajcie się trzymać koło mnie. Objechalibyśmy tego Xenotecha od tyłu. Ja sądzę, że spokojnie stankujemy damage, który będą nam spróbowali walnąć, jak tam będziemy przejeżdżać. Tylko wjedźmy tak, żeby się schować od razu tam. Tak, tak, jedźmy tam. O, tam są mury, jak fajnie. Będzie się za czym schować. Wszyscy teraz wiadomo. Może przesadzą w tym schować, czyli najbardziej... To nie ma czego strzelać w tej chwili. Nie ma nic? Nawet piechotki? Jest Magrider na drodze, Magrider na drodze i Lightning na dole wzgórza. Tak, na dole wzgórza. Ta. Jak ktoś nie ma miejsca, żeby się podzieć, to ja mam jedną wolną wieżyczkę. Lightning. Są, jest Lightning, są dwa Magridery. Po prostu rozpieprzać. Wykruszył się. Magrider jest pod wieżyczką. Magrider też na dole. Tam o, już dobra, odpań. Uciekł. Sandek rozłożony. Niech ktoś pospotuje wieżę. Duża aglomeracja na plutonowym jedzie, tam spieprza ten. Magrider tak, w dół. Tego Magridera migrującego się na dole. Już prawo, ładnie. Zespotujcie wieżę, tam są maksy, które do nas pucują. Znaczy do nas, nie do nas, próbują. Magrider wieża na górkę. Dyktujcie jakieś cele. Tak, o chaos. Maniuś zaczyna dostawać, zakrywam cię Maniuś od flanki. Możesz zacząć się wycofywać już powoli. Uwolnijcie Maniusia, żeby mógł się schować. Już, dzięki. Sadery w głowie. Magrider od Nordis. Corwin, Magrider z prawej. No jest tam Magrider, to tak. Pan uważaj, bo jak zaczną do ciebie walić, to będziesz miał problemy, żeby się wycofać. Ja bym wyżej w górę leciał. Wam Magrider. O Joszko! Tak, już uciekam. Próbuję cię naprawić. Uciekam. A ja cię zablokowałem. Mam ostrzał z tyłu. Piechociarz. Na górze siedzą, na wzgórzu. Lightning wyjechał, już jest pełna. Dobra, już się przygotowują. Stracili cały sprzęt, to zaczęli brać te maksy przeciwmontajne. Chyba trzeba zmienić pozycję powoli. Na dole mam HSR. Dobra, chodźcie, przejedziemy na plutonowy. Ej, chodźcie na plutonowy. Ale szybko na plutonowy, nie idźcie tam przez wieżę, nie przez wieżę, nie dajcie się zbejtować przez wszystkich przez wieżę. Nie, do przodu. Harasera. Tego harasera po prawej, pieszczak, po prawej. Kurwa. Magna, taret na wieży. Strzelajcie taret na wieży. Dawaj, do góry, Magrider za nami. No falang nas ciśnie. Daliście się za bardzo zbejtować, pojechaliście za jednym kolesiem, który pojechał na tą wieżę, nie. To chyba spowodowało, że straciliśmy prawie wszystkich, co? No Joszko szarżował i tak się dostał. Nie no kurwa, szarżowałem, ja nie miałem wyjścia, ja spierdalałem. Spierdalałeś w stronę przeciwnika, no. Mnie się z buffu udało tutaj spieprzyć, ale mamy już teraz za mało siły ognia. Czekaj, jedziemy tam. Dawaj, Rahitin, tutaj chyba rozwali tego Magridera. Dobra, jedziemy. Próbujemy. Podbijcie tego Magridera. Wystaw się buffu tutaj. Dobrze. O kurwa. Dobra, dam radę.
Chowaj się za górę szybko. Na panie się ustawił. Dobra. Pajuś! Kurna! Udało mi się. Dobra, hopy, ja spierdzielam. Spoko. Dzięki za grę. Na razie. Na razie. Jest jakaś wyżyska inżyniera, która mnie strasznie wkurwia. No tam przy drodze, niższy w skałach jest. Ja się ją zgwałci, bo mnie denerwuje. A to jest panu, na razie. To się ma. Cześć. My powoli możemy kończyć. Tu jest ogólnie jakby co potem bardzo dobra pozycja. Bo okay. Fulcz trzeba się cofać, bo zostaje. Magrider nad nami. Tutaj zaraz obok, na plutonowym. Od plutonowego. Macie na niego konta? Nie, chyba nie macie. Za tył mufu. Pieszczak tutaj. O. Radu. Valkyria. Plecy, ant. I Skype. Jak fokusuje się ogień tymi bazyliszkami, to one są wtedy mega mocne. Najlepsza broń zasięgowa się robi. Valkyria, dajemy to Valkyria. Valkyria jest podale. Dobra, koniec. Side za nami jest, od strony Krauna. Side nam wleci. Czemu się nie mogę zespawnować? Wywala mnie po placówkach dookoła. Nasi są już wypychani, powoli z Crossroada jesteśmy praktycznie chyba ostatnim bastionem. Ładnego oporu. Amunicja się kończy. Tak. Lightning. Ja proponuję zrobić ostatni spacer. PL 13 i przeszarżować się tak już przez tą placówkę. Magrider jest tutaj na plecy. Plecy pilota, bufu jedź. Bufu do przodu. Tylko Magridera na plutonowym. Jedź bufu, ej, Rahit. Dobra, patrz. Magrider. Dobra, pojedziemy już teraz przez główną placówkę, bo już nic nie zrobimy. Ja pierdolę. Dobra, patrzcie, jedziemy. To był zaszczyt służyć u waszego boku. Jedź bufu do przodu. Szaleńczy rajd przez... Ale nam dał. Do przeleńczy rajd drogą. Czy drogą, obok drogi. Gdzieś mieliśmy chyba Vanguarda. Mieliśmy. To jest tak? Idealne pojęcie. Aha. Stoi tam dalej. Czy nikt nie patrzył pana po bokach? Stoi? Nie pokazuje. Rakitin, zabierz mnie! Nie! No my nic. Nie. Za chwilę zginę, nie mogę cię zatrzymać. Nie, no reperujcie mnie, jedźcie. Siadajcie i jedziemy. Kurwa, ja nie mam drugiego genera. Zostało nam już tylko przegięcie górki, żeby przeżyć. Kurwa. Jedźcie. Niepotrzebnie czekałem. Dobra. No dzięki, to była chyba satysfakcjonująca akcja. To jest całkiem sobicie z tego. Dobra. Ja sobie zrobię przerwę. Mianowicie... Mogę wam zdradzić, że będę robił sobie kofry. Nie. I niedługo będzie akcja na Millerze, jeśli ktoś będzie... Co by je zrobił? Chętny. Kofry. A, to jest kopry. Kofery. To ja poproszę gofra. Z bitą śmietaną. Właśnie bita śmietana. I ziemniaki. Jogurt wiśniowy. Powidła wiśniowe. Dobra. Przerzucam wszystkich do innego składu. I metodą całkowicie deterministyczną, czyli losową, dam komuś dowodzenie. Tą osobą będzie... Pachnie. On młody w sumie, dobrze wygląda się na tej pozycji. No, a ja właśnie też moje będzie. Dobra, to Johnny, masz. Kurwa, nie wiem, czemu uciekają ludzie przed tym ponurym obowiązkiem.